Cześć, z tej strony Torbus 7, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Tomb Raider 3. Znajdujemy się w poziomie pustynia Nevada i ruszamy zdobyć klucz do detonatora, czego nie zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Schodzimy na dół. Nie tutaj oczywiście, tylko tutaj. Trochę przyspieszymy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz już to skończymy. Tutaj. Okej. Ulala. Ulala. I ode mnie. Masz to swoje. I mamy kluczyk. Okej. Teraz musimy wrócić do tamtego miejsca, w którym stał ten detonator. Co też nie będzie łatwą sprawą, bo musimy trochę poskakać znów. Okej, zapiszmy. Całe szczęście nie musimy się już przejmować sekretami, bo mamy je wszystkie. 3 na 3 w tym poziomie, więc ruszamy po prostu do końca poziomu. Ok, tu znów muszę z rozbiegu. Widzę. Teraz idzie na to. Ok, teraz czy ja doskoczę tam? Tu jest nisko. Ten sufit, więc ja mogę walnąć o jego głową. Co mi się wcale nie uśmiecha. Nie wiem, czy z miejsca tam doskoczę, wątpię, ale spróbuję. Git. Udało się. I teraz... gdzie? Okej, chyba. Okej, tam. Okej, udało się. I teraz tu na zapinkę. I w górę. Jesteśmy. I teraz robimy mały bum bum. Ten wybuch spowoduje, że zacznie na nas lecieć kula. Leci. Ale nic tam jest. Dobra. I teraz tutaj będziemy mogli wyjść na górę. Wcześniej nie moglibyśmy tego zrobić. Gdzie teraz? Tam nie doskoczę. Aha, to chyba, że... A ja się potem zsunę chyba. Dobra, spróbujmy. Okej, okay, wysunąłem się. Teraz tam. I na górę. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? Dotarliśmy do jakiejś... nie wiem, co tam, co to jest. Jakiś... baza, nie wiem. W każdym razie musimy się tam dostać, oczywiście. Żeby to zrobić, musimy... Okej, okay, nam nic nie robią, a to jest pod... Okej, okay, pod napięciem, czyli nie możemy tego dotknąć. Tutaj mamy przejście. Okej. Okay. I teraz idziemy na górę. Nie na dół, tylko na górę. Na dół pójdziemy dopiero na samym końcu. Żeby dostać się do tej bazy, będziemy musieli skoczyć z takiego pomieszczenia, że tak powiem. A żeby się dostać do tego pomieszczenia na górę, trzeba nalać tam wody, bo inaczej tam nie dotrzemy, nie wejdziemy.
i dlatego najpierw musimy pójść tędy, żeby napuścić tam wodę. Okej. Nic nie widzę, ciemno, także zapalmy sobie farę. Tu gdzieś jest, o jest dźwignia. W sumie ta fara dużo dała. Okej, no, mam jakieś drzwi. Tu jeszcze gdzieś jedna ta dźwignia. Okej, jest tutaj. Oh god, fara. No. Nie denerwuj mnie. I teraz wychodzimy stąd. Nic. Wracamy z powrotem tam, gdzie byliśmy. I nie schodzimy w dół jeszcze, bo wciąż nie ma tam na ramie wody. Musimy pójść do tego pomieszczenia, które nam się otworzyło teraz. I to będzie tam na dole. Tu coś będzie, coś czuję. Okej. Okej. I naszym celem jest dotarcie za to ogrodzenie. A żeby za to ogrodzenie tam skoczyć, potrzebujemy mojego ukochanego skutera. Inaczej tam nie wskoczymy. I tam będzie właśnie koniec poziomu. Dobra. A zanim ten skuter znajdziemy, to trochę potrwa. Okej, to nam teraz dopiero napuści wodę. O właśnie, w tym pomieszczeniu. Zaraz wszystko będziecie widzieć. Wiedzieć, o co chodzi. Zapiszmy. W sumie nie powinienem zapisywać na tym samym, ale mam nadzieję, że nic tutaj się nie stanie. Dobra. I wracamy z powrotem do tej dziurki. I teraz zejdziemy dopiero tam na dół. Weźmy może te Uzi w końcu. Tylko nie wiem, czy ja dobrze robię, bo jeżeli potem stracimy te bronie i odzyskamy je z tą samą amunicją, ilością amunicji, to będzie kiepało. Okej, stoi tam gościu. No chodź tu. No, chodź tu! Aha, to jest tu. Czemu mnie nie atakują? Ej, tu jestem. Okej, to było dziwne. Weźmy normalnie pistolet jednak. Dobra, wchodzimy teraz na górę. I właśnie w tym miejscu, jeżeli byśmy wcześniej tutaj wody nie napuścili, to nie dotarlibyśmy tutaj, bo tu jest za wysoko i Lara by tutaj nie doskoczyła. A przez tą właśnie tutaj dziurę, przejście, przeskoczymy za ogrodzenie i dostaniemy się tam do... O właśnie, do tego miejsca. Okej, tu będzie ich dosyć sporo. Słyszę jakieś kroki, o właśnie. Ale słabia. Tu też ktoś będzie na pewno. Aha. Dobra, oni mi w sumie nic nie robią. Tutaj też mamy karty do tego pomieszczenia. A ta karta dziwnym trafem jest na dachu tego budynku. Nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem, jak ona się tam znalazła. Nie chcę nawet wiedzieć. W każdym bądź razie musimy dostać się właśnie na ten dach.
Dobra, słyszę cały czas jakieś kroki. Tu ktoś będzie na 100%, oczywiście. Mamy skuterek, ale jeszcze ktoś będzie. Okej. Tam chyba coś jest. Ja stamtąd wyrwę. Okej, apteczka. No bierz ją. Nie, chyba nic. Okej, nic nie ma. Teraz tak. Żeby się stąd wydostać, musimy otworzyć tamtą bramę. Tam mamy dźwignię, ale nie możemy podejść, bo to wszystko jest właśnie to okrodzenie pod napięciem. I jeżeli podejdziemy, to zginiemy. Więc musimy najpierw wyłączyć prąd. I do tego będzie nam właśnie potrzebna karta. I teraz tak, nie wiem czy ja to robię w dobry sposób, ale w taki sposób znam. Zawsze tak to robiłem. Nie wiem, jeżeli jest inny sposób, to możecie napisać to mi w komentarzach, ale ja zawsze wjeżdżałem tutaj na górę i tam się zatrzymywałem, bo to też nie jest takie proste. Czym się hamuje? Okej, okay. Tak, to udało się. Nie wiem, czy tu się da jakoś inaczej dotrzeć niż przez ten, dzięki temu skuterowi, nie wiem. Gdzie to też jest dziwne, bo jak tylko tu wjadę, ta klapa tam się unosi, wtedy możemy normalnie wskoczyć, a wcześniej było opuszczone. Dobra, nieważne. Bierzemy tą kartę. Zjeżdżamy na dół. Okej. Dobra, i na razie schodzimy. Wracamy do tamtego pomieszczenia, tam jakiś gostek chodzi. Ale nie powinienem nic zrobić. Okej. O, chodź. Okej, nawet nie drasnął. Nawet nic nie miał. Dobra, i właśnie w tym miejscu wyłączymy prąd. Okej, i teraz już spokojnie możemy otworzyć tamtą wielką bramę i stąd wyjechać. No może podjedziemy kawałek. Zapiszę jeszcze. I już kończymy level. Tylko musimy przeskoczyć właśnie na tamte ogrodzenie, które wam pokazywałem wcześniej. Ogarnijcie się, leży. Weźmy to. To są na tylko granatnika. Tutaj właśnie stracimy zaraz bronię i nie wiem, czy odzyskamy całą amunicję. Dobra, trudno. Mieć. Okej, i przeskakuję. No nie za fajnie nam to wyszło. You crazy geek freak. What kind of stunt is that to pull? Let's take her in. She don't look much like one of them. Maybe she's an eco-terrorist or something. And they wear hot pants, huh? Okej. Okay. Przeszliśmy ten level. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. I do zobaczenia w kolejnych. Cześć.